Dzisiaj wieczorem w Redbird. Rozmawiałaś z Karym, nie rozmyślił się? Nie, wręcz przeciwnie. Strasznie się nakręcił. Nie widziałam go takiego od czasów John'ego. A co z Henrym? Nie dał się przekonać? Nawet z nim nie gadałam. Głupi kutas. No nic, widzimy się wieczorem. O gitarę się nie martw, ja załatwiam sprzęt. Hej, Vi. Vi, mam tu coś dla ciebie. Nie wiem, czy się na tym znasz, ale kiedyś należała do Silverhanda. O kurwa. Nancy potrafi wszystko załatwić. Może szepnie jej słówko Mikoshi i będziemy ustawieni. Dzięki, że zajęłaś się organizacją koncertu. Proszę cię. Kerry nie trafiłby sobie palcem do tyłka bez mojej pomocy. Silverhand był pewnie taki sam. Gorszy. Kerry przynajmniej nie przeszkadza i robi, co mu się każe. Może teraz mi powiesz, o co poszło z Henrym? Stara sprawa. Cały czas pakował się w jakieś gówno. A ja pomagałam mu się wygrzebać. I w końcu miałaś dość brudzenia sobie rąk. Skąd? W końcu udało mi się załatwić mu miejsce w dobrym zespole. Henry przestał ćpać. Ogarnął się, szło świetnie. Więc kopnął mnie w dupę. I co było dalej? Lubisz takie dramy? Olał mnie i przez miesiąc balował z nowymi kumplami. A potem go wywalili, bo znowu zaczął swoje. Zaczepił mnie na ulicy, kompletnie złachany. Nawet zemdlał, żeby było bardziej dramatycznie. I co zrobiłaś? Zostawiłam go tam, a potem postarałam się, żeby więcej mnie nie znalazł. Jak tam przed koncertem? Dziwnie. Jakbym miała udawać samą siebie. No i nie ma John'ego. Nigdy bym nie powiedziała, że będzie mi tego drania brakować. Gdzie Kerry? Zaraz powinien być. Mówił mi, że jesteś naprawdę dobra. Mam nadzieję, że to prawda, bo nie mieliśmy ani jednej próby razem. No tak. Nie możemy zawieść publiczności. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, kim są ci ludzie. Jakaś przypadkowa zbieranina. Kerry nie chciał rozgłosu. No, jeszcze zobaczymy z tym rozgłosem. Myślisz, że media już się dowiedziały? Na pewno, hieny. Martw się raczej tym, kto zagra zamiast Henry'ego. Kerry namówił Drossina z Cutthroat, żeby do nas dołączył. Jego znam, widziałam go na scenie. I co, dobry jest? Jest w porządku, ale bez cudów. To ty jesteś tu niewiadomą. Czas wziąć pigułę, tylko jakoś dyskretnie. Na wypadek, gdybym zaczęła rzygać krwią? Nie ma co robić widowiska. To wieczór Kerry'ego. Nancy chyba dalej nie wierzy, że jestem w stanie z nimi zagrać. No i ma rację. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. I teraz to mówisz? Jest ze mną coraz gorzej. Może ten koncert nie jest tego wart. Dobra, to wyjdź tam z...
sama i zagraj. Ja sobie posłucham. Okej. Okay. Przechodzisz? Przekonałeś mnie. Baw się dobrze. Rosin, z Cutthroat. Hej, jestem wielkim fanem samuraja, a ty? Mam wszystkie płyty i nigdy by mnie... Uspokój się, ona jest tutaj tak samo z przypadku, jak i ty. Chcesz gadać z gwiazdą? Uderzaj do mnie. I przestań się trząść. A, jestem tak samo spękany, jak on. Widownia cię stresuje, czy ja? Pierdol się. Ja też tęskniłem. Dobra, zaczynamy. Napinałem tym koncertem, jakbym miał przeskoczyć samego siebie, ciebie i chuj wie co udowodnić. No w sumie, wiesz, po prostu dobrze się bawiłem. I tyle. Chcesz to powtórzyć? Nie. To wystarczy. W takim razie weź ją na pamiątkę.
Jesteś pewny? Przecież bez ciebie nie będę grać, to nie to samo. Widzę, co tu zrobiłeś. Ja zamierzam jeszcze pograć. Chcesz posłuchać nowej Johnny? Już go nie ma, tak? Nie ma. Ale dalej cię słyszę. Dzięki, ale nie zamierzam się bawić w wirujący stolik i słuchać wiadomości z zaświatów. W zasadzie może nawet lepiej, żebyś ty to dostała. Jak koncert? Zajebiście. Nowe brzmienie samuraja. Szkoda, że nie mogłam tego zobaczyć. Lepiej przyjdź na mój koncert. Nie musiałeś. Próbowałem zastrzelić z tej spluwy Johnny'ego, kiedy włamał mi się do domu. Czyli w zasadzie to mnie próbowałeś wtedy zastrzelić. Tak, a wcześniej... No zresztą nieważne. No dobra. Czuję się, jakbym przespał z 50 lat. Czas się zabrać do roboty. Trzymaj się, Vi. Odezwę się do ciebie. No i co? Było tak strasznie? Szkoda, że Kerry już poszedł. Wyglądało na to, że bardzo mu się śpieszyło. No, pewnie układał w biegu nowe piosenki. Nie o to ci chodziło, żeby poczuł się lepiej? Lepiej, ale nie aż tak dobrze. Johnny, już nigdy mnie nie opuszczaj, nie dam rady bez ciebie. Trochę tego by nie zaszkodziło. Mam nadzieję, że nie masz już więcej ostatnich życzeń. Nie, teraz rób, co uważasz. Muszę się dogadać z Hanako i to szybko. Okej, twoja decyzja. Chodźmy.